Zielona Góra Muzyki na 96 FM. Pod koniec ubiegłego tygodnia ruszyła wycinka lasu pod rozbudowę nowego cmentarza przy ulicy Wrocławskiej. W chwili obecnej został wycięty las pod nowe pochówki o powierzchni 1,40 hektara. Jest to spowodowane tym, iż szykujemy miejsca pod nowe pochówki, pod nowe kwatery. W chwili obecnej jeszcze mamy miejsca grzebalne, aczkolwiek jesteśmy przygotowani na to, żeby te miejsca były nowe przygotowane. Będzie ich około 2500. Jest to procedura trochę wydłużona. Będziemy z nich korzystać w przeciągu 2-3 lat. W Zielonej Górze od kilku już lat odnotowuje się wzrost pochówków urnowych. Pogrzeby tego typu przyczyniają się do mniejszego wykorzystania powierzchni cmentarza. W chwili obecnej mamy jeszcze miejsc wolnych około 800, co nam starczy też na około 3-4 lat pochówków. Z wycinką drzew nie zgadza się lubuski oddział ruchu Polska 2050. Zdecydowaliśmy się skorzystać z tego prawa złożenia petycji do prezydenta miasta w sprawie wycinki drzew na tej parceli należącej do naszej nekropolii zielonogórskiej. No to choćby dlatego, że z założenia cmentarze powinny być projektowane jako tereny zielone i właściwie jako tereny parkowe. Co zresztą tak nam podpowiada, że jeżeli przygotowujemy zagospodarowanie terenu, no to powinniśmy wykorzystać jego naturalne walory, no to co tam się znajduje. No szczególnie, że to akurat teren należący do nas wszystkich i który będziemy odwiedzać my i nasze dzieci i kolejne pokolenia przez lata. Miejski Zakład Pogrzebowy podkreśla, że na oczyszczonym z drzew terenie zachowano 2 okazy dębowe, które mają być wkomponowane w krajobraz nowej nekropolii. Będą również nowe nasadzenia. Cały projekt cmentarza jest do wglądu i można zobaczyć, że są tam zaznaczone na każdej kwaterze nasadzenia. Są to tuje szmaragdowe, także będzie to wyglądało. W chwili obecnej jest to cmentarz nowy, on się dopiero teraz w tej chwili tworzy, także za lat 15-20 na pewno będzie to przypominało teren parkowy. No i wydaje się, że to jest takie trochę nierozsądne, żeby w planie mieć najpierw wycinkę, pełną wycinkę drzew, które tam się znajdują i dopiero później organizować czy zagospodarowywać ten plac, tworząc kwatery grzebalne, aleje przecież, którymi musimy dojść do nich, musi dojechać też przecież samochód specjalistyczny pogrzebowy, więc wydaje się, że to powinno być odwrotnie. Myśmy złożyli petycję pewnie z tego powodu, że po pierwsze nie wiemy, jaki jest zamysł tutaj szefów Zakładu Usług Miejskich, którzy na ich prośbę ta wycinka była, to po pierwsze. Po drugie, być może jest tam, kryje się coś takiego, co jakieś uzasadnienie wycinki pełnej drzew, natomiast nie widzimy tutaj racjonalności, no szczególnie, że drzewa powinny być, nie tylko drzewa, no jest to nasz ekosystem, który jest nam potrzebny i powinniśmy dbać o to, żebyśmy nie żyli na tak zwanej pustyni, no nie, żebyśmy nie byli kojarzeni tylko i wyłącznie z zabetonowanym miastem, czy też placami, miejscami tak zagospodarowanymi, które są pozbawione jakiejkolwiek zieleni. No bo to się wydaje nielogiczne, prawda? No, wycięcie wszystkich drzew, stworzenie kwater i dopiero później, jak Państwo wiecie, no, zatroskani żywi, którzy pozostają i upamiętniają swoje rodziny, to oni oczywiście sadzą, tłuje drzewa i tak dalej, ale to jest proces długoletni. Nowy cmentarz docelowo będzie zajmował powierzchnię 26 hektarów. Kolejne wycinki planowane są w następnych latach. Zielona Góra Muzyki na 96 FM.